Wychodząc od założeń Michaiła Czechowa, przyglądając się Grotowskiemu, obserwując dokonania Szafera, reżyser Andrzej Błażewicz próbował dobrać się do tekstu przez ciało aktora. Przez wysiłek fizyczny, zmęczenie, dokopywać się do najgłębszych sensów. W takim anturażu trochę fitnessu, trochę siłowni, są rowerki, trampolina. Gdzieś mierzymy się z tekstami. Sprawdzamy też wytrzymałość tych tekstów, ich nośność, bo bierzemy na warsztat no jednak klasykę światowej literatury, Moliera, Szekspira, Mickiewicza, Słowackiego, ale zderzamy te teksty również z nowoczesną dramaturgią. Heiner Müller, Iwan Wyrypajew, czy też na przykład Sarah Kane. Nie analizować, ale działać. Osiągnąć taki stan zmęczenia, w którym już nic się nie gra, tylko wypuszcza słowa. Dla młodych aktorów było to nowe i ciekawe wyzwanie. Ten pokaz jest dla nas czymś nowym. Przede wszystkim dlatego, że żeby coś zagrać, musimy się najpierw zmęczyć. I próby i przygotowania były dla nas bardzo męczące, bo czasami już się męczyłyśmy, już mówimy, nie damy rady, a Andrzej mówi, dawajcie, lecimy dalej. I znowu, i już prawie, że po prostu turlałyśmy się czasami po tej scenie, ale wszystko właśnie po to, żeby później były lepsze tego efekty. Nigdy nie sądziłam, że tak zmęczę się podczas próby w teatrze. Dla mnie, jak i dla wszystkich, było to coś zupełnie nowego, świeżego. Świetnie się bawiliśmy podczas prób, podczas głównego występu. Dla mnie to była dawka pozytywnej energii, mogłam się wyżyć i mogłam poznać swoje granice. Dla mnie na pewno nowym doświadczeniem była praca z naszym reżyserem Andrzejem, bo jeszcze niedawno grał z nami na scenie, był kolegą z ekipy, a teraz tutaj jako reżyser i bardzo się cieszę, że mogłam z nim współpracować i pomóc mu w tym zarówno dla niego nowym doświadczeniu, jak i dla nas. I myślę, że był naprawdę świetny efekt końcowy. Teksty wybrane do pokazu nie należały do łatwych. To są rzeczywiście klasyki, takie jak monolog, nie wiem, Hamleta czy monolog Konrada. I przyznam szczerze, że w zderzeniu właśnie jakimś takim siłowym treningu razem z tymi tekstami, te teksty naprawdę mają nośność i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, z jaką świadomością właśnie poprzez taki rodzaj pracy nad tekstem dziewczyny tutaj performują. Pokaz warsztatowy Kultura Fizyczna został przez widzów przyjęty entuzjastycznie. Alchemia Teatralna to cykl warsztatów, spotkań autorskich i spektakli realizowany przez Świdnicki Ośrodek Kultury od wielu lat.